Witamy Państwa bardzo serdecznie. Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Zapraszamy na spotkanie międzynarodowe, które z pewnością zapewni nam mnóstwo emocji. To spotkanie zapowiada się ciekawie. Dwie równe drużyny bez faworyta. Mecz sędziuje zdany ze stanowczości arbiter. A zatem można się spodziewać wielu przerw w grze i licznych kartek. Pierwsza akcja w tym meczu właśnie przed nami. Davis. Doskonale. Znakomicie w pole karne. Nie złapał tej piłki. Będzie niebezpiecznie. Blisko już do bramki. Czy to wykorzysta? Znakomicie w tempo. Ależ bliski strzelenia gola. Aj, szkoda, gwizdek sędziego spalony. Miller. Niesamowity atak obrońcy. Piłka chodzi jak po sznurku. Wspaniałe podanie, ale szansa. Podanie na skrzydło. Ależ piękne podanie. No, grę wznowią rywale. Sędzia odpisał spalonego. Rzeczywiście dobre podanie. Miller. Gross. Oddaje piłkę koledze. Za szybko stracili. Bertrand. Dla nas Polaków ten stadion zawsze będzie symbolem rozpoczęcia wielkich sukcesów drużyny świętej pamięci Kazimierza Górskiego. Wiesz, myślę, że akcja, po której padła bramka Jana Domarskiego, pozostanie może najsłynniejszą akcją w historii piłki nożnej. No na pewno polskiej. Kolejne podanie, ależ walczą o piłkę. Rozrzucenie do boku. Za moment wznowią wrzutem z autu. No, trwa oblężenie bramki rywala. Długi okres wymiany piłek. Zobaczymy, czy będzie strzał. Davis. Bertrand. Dobre rozegranie. Udane podanie. Czy zdecyduje się na wrzutkę? Serman. Dobrze podał. Piękne podanie. No teraz mają szansę. No, świetnie go obrał. Ależ to było groźne, ale obrońca na posterunku. Wspaniałe zagranie, świetna technika, brawo. Przywilej korzyści, przydałoby się dośrodkowanie. Mieli przywilej korzyści, ale jednak będzie rzut wolny. Mamy rzut wolny, szansa na objęcie prowadzenia w tym meczu. Tym bardziej, że coraz mniej do końca spotkania. To może być bardzo ważny moment. Davis.
podanie. Słusznie sędzia odpisał spalonego. ...45 minut poza nami. Remis. Mimo obecności wielu gwiazd, ta pierwsza połowa najdelikatniej mówiąc nie zachwyciła. Tak, nawet biorąc pod uwagę całą galaktykę, którą widzieliśmy na boisku, można powiedzieć, że niestety było nudno. Pięknie dograł. Nie udało się. Znakomicie chwyta. Wspaniale przechwycił. Ładna wymiana. Jest szansa. Broni i grają dalej. To jest dzisiaj mecz przede wszystkim obu bramkarzy. No i popatrzmy, jak wznowią grę rzutem z autu. Trwa druga połowa spotkania. Remis. Trener dokonuje zmiany taktycznej, wprowadzając nowego gracza. Uderzenie. Niemcy zdobywają gola. Gol rzadkiej urody, a podanie? Podanie znakomite. Widać doskonały przegląd pola. Znakomity popis umiejętności. Obrońcy nie potrafili go nawet dogonić. Bertrand. Serman. No nie wiem, czy sędzia miał rację, odgwizdując spalonego. Davis. Ładnie to zrobił. Przejmuje na skrzydle. Cross. Seria pięknych podań. Będzie strzelał. Ofiarnie teraz interweniował. Zablokował ten strzał. No i piłka wyszła poza pole gry. I będziemy mieli wrzut z autu. I za chwilę zmiana w jednej i w drugiej drużynie. Piłka trafia do przeciwników. No i przejęli w ostatniej chwili. Celnie do partnera. To musi być bramka. Szansa. Nie ma bramki. Źle przyjął piłkę i strzelił za bardzo w pop. Trener podjął decyzję o zmianie. To dobra decyzja. Musi coś zmienić, jeśli chce odmienić losy tego pojedynku. Przeciwnicy przejmują piłkę. Technika i zgranie to są atuty, którymi imponują. No, mogą zdeprymować przeciwnika takim długim okresem rozgrywania. Od rzutu z autu rozpoczną grę. Dobra próba prostopadłego podania, ale nie do końca. Przejmują rywale. No, przy takich podaniach ciężko skonstruować składną akcję. Precyzyjne podanie. Jest dośrodkowanie. Stracili, ale odzyskali piłkę.
ładny atak pozycyjny, cierpliwie, no i drużyna przeciwnika odbiera piłkę, koniec tej akcji. Koniec meczu, zwycięstwo 1-0.